Witam Państwa bardzo serdecznie. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne wybory w naszym nieszczęśliwym kraju. Wybory samorządowe przewidziane na kwiecień tego roku. Następnie w czerwcu mamy wybory do Europarlamentu i cała ta sejmowa swołocz, która już w tym, po tych paru miesiącach swojej aktywności pokazała tak naprawdę, kim oni są, czyli bandytami zwykłymi, cwaniakami, manipulantami, nie działającymi na rzecz interesu kraju, ale na rzecz jakiegoś lobby. W tej chwili oczywiście ta nawałnica tej nienawiści, która jeszcze przed wyborami była skierowana w stronę PiS-u, przeniosła się już na Koalicję Obywatelską. Tylu durniów wprowadzonych na te chociażby, prawda, stołki ministerialne, to chyba w historii kraju jeszcze nie było, z tą lewicą ogłupioną. Ministrem edukacji to możesz zostać ty już nawet dzisiaj, albo pani może zostać, to nie ma żadnego znaczenia. Kosiniak-Kamysz jest teraz ministrem obrony, kiedyś był ministrem rolnictwa. Za 4 lata to być może będzie ministrem już nie wiadomo od czego, bo nowe stanowiska też można stworzyć. Drodzy Państwo, to jest zwykły bandytyzm dziejący się w Polsce od roku 89 w ogóle i wszystko, co wywodzi się po tej linii, bezpośredniej linii z okrągłego stołu, to należy wyrzucić na śmietnik, bo to wszystko powstało na mocy starego systemu komunistycznego. Ludzie nie sięgają chyba pamięcią aż tak daleko w historię, albo w ogóle ich zmysł intuicyjny, żeby rozróżnić to, co jest dobre od złego. Dlatego bardzo często zatracają, prawda, dobrą moralność w złej moralności i ulegają jakiemuś przesądowi obiektywnemu, że motłoch idzie głosować na jakąś partię, to ja też idę, no bo jak tylu ludzi idzie, to ja też idę. To są ludzie, którzy okradają, niszczą Polskę, drodzy Państwo. Teraz władzę w Polsce zdobył Tusk na mocy nienawiści do PiS-u. Ale przecież przed PiS-em naród tak nienawidził Tuska za jego kłamstwa, za jego, prawda, manipulacje, za złodziejstwo, za bandytyzm zwykły, przecież to jest bandyta. To jest bandyta, człowiek pozbawiony jakichkolwiek skrupułów. W tamtym czasie mu odebrano władzę. Następnie po rządach PiS, kiedy Polacy znowu zobaczyli, że w Polsce dzieje się coś niedobrego, bo jakaś partia próbowała znowu położyć łapy na interesie całej Polski. Oni będą decydować, oni będą tutaj, prawda, rozstrzygać, co jest dobre, a co złe. To się okazało, że władza znowu trafiła w ręce Tuska. I teraz to całe bydło sejmowe z tym Hołownią, który jest tumanem, nieprzeciętnym człowiekiem, tak ograniczonym, że aż głowa mała, ale to się wszystko uśmiecha, to się wszystko tam próbuje oczywiście podlizywać temu społeczeństwu, żeby znowu szło na te wybory, prawda? Żeby znowu głosowało. Chcą mieć macki w samorządach, za chwilę będą jeszcze mieli macki w Europarlamencie. Cała masa tej, bo koalicja w sondażach prowadzi, więc cała masa tej swołoczy sejmowej będzie starała się przejąć władzę w samorządach. Jeśli ludzie się nie zbuntują, to oni wreszcie zniszczą, drodzy Państwo, ten kraj. Ja namawiam do bojkotu tych wyborów samorządowych. Myślicie Państwo, że co się stanie, jak żadna władza tam w samorządzie nie zostanie wybrana? Równie dobrze mogliby człowieka z ulicy tam posadzić na tym stołku. Ty też możesz być ministrem. Pani też może być ministerką, czy jak pani tam chce, ministrem albo ministerką. Nie ma to znaczenia. Tu nie chodzi o to, drodzy Państwo, żeby mieć jakiekolwiek kompetencje, kwalifikacje. Tu chodzi o to, żeby wam oczy zamydlić, żeby ich władza, ich pozycja, tak zwany kapitał, prawda, kulturowy, rósł w społeczeństwie, bo to przecież wybitna partia po prostu zwykłych przygłupów, jednych czy drugich, chce tylko władzę zdobyć, a następnie decydować już bezpośrednio, nie licząc się z tobą, bo przecież Tusk się z tobą nie liczy. On tyle naobiecywał i nie zrealizuje, oprócz tych paru głupkowatych tam postulatów z tej swojej listy, co to on zrobi, paliwo za 5 zł i tak dalej. Te obietnice już były. Te obietnice już były. To nawet nie jest samodzielny polityk, po pierwsze. To nie jest niezależny polityk. On
działa tylko na rzecz swoich brukselskich panów, o czym na kanale już mówiłem. Więc ci ludzie, drodzy Państwo, znowu chcą przejąć władzę w Polsce. Ja namawiam do bojkotu. Nie idźcie po prostu na te wybory, bo przyłożycie rękę do zniszczenia Polski. Oni nie będą za nic odpowiadać, a przy okazji wy też nie będziecie odpowiadać, bo w Polsce nikt za nic nie odpowiada. Kończy się kadencja, on już nabrał do kieszeni, ile mu tam się zmieściło. Z górką oczywiście, bo jeszcze do plecaka naładował. On już sobie siedzi na swoich Włościach. Jak wybuchnie wojna, a kto wie, czy nie wybuchnie oczywiście, to my pójdziemy walczyć za nich, bo oni oczywiście będą jako elita musieli decydować o naszych losach, mimo że to oni wiecznie doprowadzają do już nie chcę przeklinać oczywiście tego naszego kraju. Więc ja uważam, drodzy Państwo, że te wybory należy bojkotować. Ludzie powinni wyjść w ogóle na ulicę, wszyscy, domagać się zmiany konstytucji, wyrzucenia tych wszystkich posłów z tego Sejmu. Oni nam nie są do niczego potrzebni, ludzie drodzy. Zrozumcie to. To są tylko złodzieje. Oni znaleźli sobie sposób na życie kosztem demokratycznego motłochu. Jak długo motłoch będzie decydował o tym, czyli zbiór ludzi zgromadzonych wokół jakiejś idei ogłupionej, jednej czy drugiej, tak długo ktoś będzie kładł łapy na świętym terenie wolności i prawdy i narzucał swoje prawa reszcie społeczeństwa, z której zostaną zawsze wykluczeni ci, którzy także są Polakami, którzy także mają coś do powiedzenia, do ofiarowania innym, ale oni nie mieszczą się w linii programowej partii. Taki protest, taki bojkot jest w tym kraju potrzebny. Wyrzucić tych ludzi i zastąpić ich specjalistami. Specjalistami konstytucja. Państwo powinno działać jak firma, o czym mówiłem już chociażby w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Nie potrzebujesz tego Tuska, który przychodzi teraz i mydli ci oczy, że nagle teraz wszyscy ludzie obejmujący stanowiska w spółkach państwowych, firmach państwowych, że to będą menadżerowie, eksperci. A po co ci jest ten człowiek? On jest potrzebny do tego, żebyś mu zapłacił tą pensję, prawda, jedną, drugą w takiej kwocie, że aż głowa mała, żeby on ci to zagwarantował, przecież to powinno być konstytucyjnie zagwarantowane. Eksperci na swoich stanowiskach, którzy mają ponieść bezpośrednie konsekwencje, jeśli urząd zewnętrzny stojący z boku dojdzie do wniosku, że działali na rzecz interesu jakiegoś lobby, jakiegoś mocarstwa, jakiegoś kraju, czyli mówiąc już bardzo prosto, działali na szkodę państwa. To jest rzecz naturalna. Oni nie ponoszą żadnych konsekwencji. Normalny człowiek musi ponosić konsekwencje za wszystko, co zrobi, łącznie z tym, że może zostać oskarżony przez jakiegoś polityka o to, że go zniesławia, tym bardziej, że politycy zniesławiają cały naród od dekad wielu w Polsce. Mówię, już nie sięgam do czasów komunistycznych. Oni to cały czas robią. Oni obrażają ludzi, a ludzie głupi idą i na nich głosują. My tego nie potrzebujemy, drodzy Państwo. Potrzebujemy jednego. Gwarancji od państwa, że będziemy mieli prawo decydowania o kształcie rzeczywistości. Żeby nikt nie położył swoich łap na terenie wolności. Przecież nasz naród ma wielu, jeszcze powiedziałbym, bo za chwilę chyba nikogo nie będzie, ludzi, którzy chcieliby w ogóle kulturę na wyżyny podnosić, a tym samym zastępowani są albo przez jeden motłoch neomarksistowski, albo przez drugi motłoch pisowski, który sobie ubzdurał oczywiście, że on ma prawo decydować o losach Polski, gdy tymczasem nie ma prawa. Nie ma prawa nikt tego zrobić. Prawda ma być wytwarzana ze społeczeństwa. I to ma nam zagwarantować konstytucja. Jakiekolwiek projekty byście złożyli w celu poprawy nastrojów społecznych, to okaże się, że zostaną one odrzucone, bo motłoch zdecydował już za was. I wszystko, co idzie w duchu obiektywnej kalkulacji demokratycznej, wywodzącej się bezpośrednio z tych ogłupionych Greków, prawda, bo to demokracja to jest... Prawda jest zawsze demokratyczna. Vox populi, vox dei. No to macie, teraz już powiem, kurwa, swoją
obiektywną prawdę Motłochu. Motłochu, który albo wybrał Adolfa na kanclerza Niemiec, albo jakiegoś teraz Tuska, cwaniaka, prawda, na premiera Polski, za chwilę prezydentem tego kraju, też będzie przedstawiciel jakiegoś Motłochu, gdy tym samym prezydent kraju powinien być apolityczny całkowicie. Mamy apolitycznego prezydenta? No nie mamy. Nigdy w tym kraju nie było apolitycznego prezydenta. Albo komuchy w stylu Kwaśniewskiego, albo sługusy komuny już bezpośrednie w stylu Wałęsy, bo przecież to była sztuczka, to był fortel w ogóle oficerów służby bezpieczeństwa, żeby tego idiotę wprowadzić po prostu, żeby tak zamydlić ludziom oczy, żeby tego idiotę wprowadzić na fotel prezydenta, żeby ludzie pomyśleli, że nagle ta wielka władza komunistyczna jest tak sprawiedliwa, prawda, taką czystością serca decyduje, że ona na przedstawiciela kraju, prawda, proponuje robotnika zwykłego Tumana. Ludzie, to trzeba wszystko zastąpić. To trzeba wyeliminować. Nie możemy się pozwalać tak niewolić. Chcecie iść na wybory? Idźcie. Ja nie idę. Ostatnim razem, kiedy głosowałem, bo na wybory nie chodzę, jak już mówię, bo nawet nie ma na kogo głosować, ktokolwiek by się nie pojawił. I tak szuka tylko władzy. A prawda, żeby się mogła rodzić ze społeczeństwa, to domaga się rezygnacji z władzy. Żeby mogło dojść do otwarcia na zapłodnienie intelektualne i moralne wśród społeczeństwa. Ci politycy się kłócą w tym Sejmie nieustannie, bo każdy chce tą władzę wyrywać sobie z rąk do rąk. Potrzebujemy mądrego narodu, który musi czerpać z tradycji naszej kultury. Ostatni raz na wyborach byłem, gdy Korwin startował na prezydenta, ale to było tak dawno, że ludzie, którzy mają dzisiaj 20 parę lat, to nie będą pamiętali w ogóle tych czasów, bo dla nich w ogóle 10 lat do tyłu to jest czas, który traktowany jest chyba w kategoriach, nie wiem, być może jakiejś ery kamienia łupanego, że to było tak dawno, że po co o tym pamiętać, ale to jest historia czasów teraźniejszych tak naprawdę. Więc ja głosowałem na Korwina, jak na prezydenta startował, i to jeszcze był w tym czasie, kiedy on startował na prezydenta, to był jeszcze porządny, uczciwy człowiek. Potem zgłupiał, no na starość zgłupiał. Arystoteles mówił, że po 60 człowiek staje się mądry, ale Arystoteles, twórca twierdzenia, że prawda jest obiektywna, to był największy idiota w ogóle tego świata, bo tak naprawdę najwięcej tragedii w naszym świecie dzieje się poprzez Greków, poprzez systemy, dlatego że to jest jeden z członów naszej cywilizacji po prostu. Jeden z członów naszej cywilizacji to jest grecki stosunek do piękna, dobra i prawdy, potem mamy prawo rzymskie i potem mamy etykę Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, nie ma tak naprawdę dobra, jeśli w procesie, o którym tutaj opowiadałem, w kulturowego postępu nie będzie uczestniczyło moralne zło, bo zawsze ktoś położy łapę na świętym terenie wolności i prawdy. A tu chodzi o to, żeby nikt nie szukał możliwości do podboju, ekspansji i panowania nad elektoratem. On przychodzi, on uwodzi, on ci daje obietnicę zbawienia, wielką obietnicę. On rozliczy tego, on rozliczy tamtego. Nikt nie został przez Tuska tak naprawdę rozliczony, bo Kamiński z Wąsikiem już wyszli z więzienia. Ale ja o tym już też opowiadałem, drodzy Państwo, na kanale. Dlaczego ten układ wywodzący się z okrągłego stołu tak naprawdę zabrania, bo oni się wszyscy tak się nienawidzą, że powinni się wszyscy do więzień powsadzać. Oni się wszyscy chronią, bo to była ustawka Kiszczaka. Weźcie ile możecie, ukradnijcie ile możecie. Przy tej okazji oczywiście trzeba pozwolić też, żeby starzy komuniści jeszcze ze starego systemu przed rokiem 89 też mogli sobie z tego torciku coś zabrać. Dlatego już jeden argument oczywiście podam. Pegasusa PiS-owi sprzedali starzy ubecy. To była rodzinna firma starych ubeków. Tak, drodzy Państwo, no mało kto wie, jak ten system pracował. Jaki był tak naprawdę układ okrągłego stołu? To zapraszam do obejrzenia tego filmu, który się pojawił na karcie u góry ekranu. Tam więcej oczywiście wyjaśniam w tym temacie. Ale ja mówię, namawiam Państwa do bojkotowania tych wyborów.
zarówno tych samorządowych, jak i do Europarlamentu. Nie idźcie na te wybory, nie niszczcie tej Polski. Starajmy się wszyscy teraz jednym głosem domagać się zmiany konstytucji w tym kraju. Ja zaproponowałem Radę Starszych, Radę Mędrców, chciałbym powiedzieć, która będzie decydowała ostatecznie o tym, co jest dla kraju dobre. Oczywiście, że tutaj jest zbyt wiele rzeczy do powiedzenia, bo nie jestem w stanie w jednym filmie wyjaśnić, na czym ma się to założenie opierać, używając dwóch, trzech zdań. Przede wszystkim mają być wynoszeni na powierzchnię ludzie, którzy poszerzają zdolności poznawcze i postrzegawcze innych, którzy zwracają uwagę na patologie i mankamenty systemu, a wszystko, co próbuje system niewolić i krępować poprzez fałszywe obietnice wyborcze, poprzez wlewanie miodku do uszu, tylko oddaj mi władzę, to ja się tym wszystkim zajmę. Nie, nie zajmiesz się, bo państwo tak naprawdę nic nie ma nam obiecać. Co ma ci obiecać państwo? Niech ci państwo obieca tylko udział w kształtowaniu rzeczywistości, żebyś się nie stał niewolnikiem jakiegoś lobby. Niech ci to państwo obieca. Niech władza państwa oddaje władzę ludziom, którzy działają na rzecz kulturowego postępu, a odbiera ją cwaniakom, którzy albo szerzą neomarksistowskie brednie, zniewalające w ogóle ludzi i ogłupiające ich, albo jakieś doktryny tak zwane prawicowe, czy łże-prawicowe, bo mamy Polskę podobno prawicową, mamy lewicową, jest jeszcze prawda, ta cała Konfederacja, no oni są najbardziej w tym Sejmie potrzebni, no w szczególności cwaniak Mentzen jest tam potrzebny, który będzie stoliczek wywracał. Idź sobie Mentzen tam wywracaj, po prostu nie wiem, co tam chcesz, ale nie potrzebujemy, jak już powiedziałem, w tym Sejmie tych ludzi. Nie potrzebujemy. Państwo powinno działać jak firma. A jeśli nabroiłeś, jeśli zrobiłeś tego syfu po prostu w tym kraju, jak robi się go co cztery lata jest syf. Afery jedna za drugą, które są umarzane. Wszyscy zapominają o tym. No co się dzieje? No ludzie, no zwariowaliście? To jest odpowiedzialność za wybory? Jaka to jest odpowiedzialność? Że oni się dorabiają w ogóle dzięki nam. Przecież to się musi wreszcie skończyć. Przecież najwyższa pora w ogóle, żeby skorzystać z chociaż jednego postulatu człowieka, który tutaj siedzi, tak jak ja na tym kanale i coś próbuje mówić. Dlaczego się pozwalać niewolić jakiemuś idiocie? Gdyby przyszła władza i powiedziała, że ma być tak i ludzie by się nie zgadzali, ojejko, niby się nie zgadzali, bo trzeba trochę pocierpieć. Oj, nie zgadzamy się z tą władzą, bo ta władza to nam narzuca takie straszne rzeczy, a my się boimy, my wolimy przyjemności. No to macie teraz, kurwa, przyjemności. Macie od tego Tuska przyjemności, całą masę przyjemności za chwilę będzie, jak Tusk zamknie Polskę w europejskim kołchozie, czyli nowożytnym obozie w ogóle koncentracyjnym. No i będziesz się cieszył, no, po prostu. Będziesz żył na swobodzie, tam ci dadzą smyczkę na szyję, będziesz chodził, powiedzą ci, co masz kupić, gdzie masz pójść, czego nie możesz robić, za chwilę dostaniesz chipy, będziesz pod pełną kontrolą technologii. Tak to będzie wyglądało, drodzy państwo, ale ogłupiony naród, on nawet tego nie zauważy, bo jemu się będzie wydawało, że on żyje. To nie jest życie. Ludzie, to nie jest życie, to nie ma nic wspólnego z życiem. Namawiam państwa do bojkotu tych wyborów. Jednych, drugich, do wyjścia z Unii Europejskiej. Polska nie potrzebuje tej swołoczy z Zachodu. Na co nam jest potrzebny ten Zachód? Tu jest Polska, wielki kraj, kraj wielkich ludzi. Dzisiaj oczywiście przysypanych przez durniów, którym się udało uwieść elektorat. Oj, ale to fajny, on jest taki fajny. Jejku, jak ja go lubię, tego Hołownię, tego Tuska, bo on miał serduszko, to on musi być fajny. Tak, no tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Zostaliście zmanipulowani. Zostaliście uwiedzeni przez tych szarlatanów. I nawet tego nie widzicie. Albo nie chcecie zobaczyć.
Namawiam państwa do bojkotu, do zmiany konstytucji. Naród musi wyjść na ulicę, tak jak teraz rolnicy wychodzą na ulicę, protestując przeciwko niszczeniu w ogóle polskiego rolnictwa, bo przecież Unia Europejska domaga się zniszczenia Polski gospodarczo, prawda? Cała żywność dostarczana do Polski ma być uzależniona od transportu z Unii Europejskiej. Teraz z Ukrainy, z Ameryki Południowej. Polska ma, zamiast być krajem niezależnych, ludzi silnych, którzy się zniewolić nie pozwolą, stanie się państwem niewolników, nad którym buta po raz kolejny położy Niemiec. Bo przyjazd tej całej Urszuli von der Leyen do Polski to jest jak przyjazd okupanta po prostu do Polski w roku 1939. Tylko inaczej to wygląda i ludziom się wydaje, że różnice są bardzo duże. Otóż różnice są minimalne. Zmieniły się czasy i zmienił się także stopień stosowania terroru. Bojkotujcie te wybory. Usuwajcie, starajmy się myśleć o tym, że usuniemy tych szarlatanów z tego Sejmu. Że to wreszcie naród jako wspólnota ludzi wolnych poprzez subiektywną obiektywizację będzie kształtował rzeczywistość, a nie zidiociały polityk, któremu się wydaje, że na mocy prawa, bo takie jest prawo w Polsce, on ma prawo, ten cwaniak jeden z drugim, stosować ten swój terror ułomnie ukonstytuowany przez patologie dziejowe, historyczne, naniesione nie tylko na Polskę, ale i na cały świat. Demokracja to jest swołocz, najwyższa forma terroru, którym można manipulować, któremu wystarczy, że się coś obieca. To jest jak rzucenie tam jakiegoś cukiereczka i ten motłoch już się cieszy, bo coś dostał i chciałby jeszcze dostać jakiegoś okruszka albo chciałby zostać pogłaskany przez władzę. No ta władza oczywiście to taka dobra jest i ona tak dba o ten naród. Wykorzystuje tylko ciemnych ludzi. Gdyby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że od nich tylko samych zależy, jak ta Polska będzie wyglądać, bez oglądania się na polityków, to coś mogłoby się w tym kraju, na tym świecie w ogóle zmienić. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko i pozdrawiam bardzo serdecznie.